wspomniałeś także o tych ogromnych stawkach, które, jak wiemy, zarabiają ci topowi piłkarze. No właśnie, a jak wyglądała tutaj garza Grzegorza? Jak udało wam się go nakłonić na to, aby wziął udział w tym filmie? Czy właśnie pieniędzmi? No muszę powiedzieć, że po pierwsze to jest tajemnica handlowa, więc nie zdradzę ci oczywiście kwot, natomiast w ogóle nie był to argument. To była sprawa, którą załatwiliśmy właściwie w 5 sekund. Grzegorz totalnie potraktował to ambicjonalnie, jako szansę dla siebie, jako chęć pomocy nam, bo też nie ukrywam, że my się od wielu, wielu lat znamy. Ja chyba pierwszy wywiad z Grześkiem zrobiłem, jak miał 17 lat i grał we Francji, więc no to już troszeczkę czasu upłynęło. I to jest gość, który wie, że czasami te kwestie finansowe totalnie są nieistotne. A wizerunek, jednak fajna przygoda, spotkanie Maćka Musiała na planie, gościa, który jednak gra w wielkich, fajnych produkcjach, jest cenniejsze niż te parę złotych więcej. Zresztą pracą Grzegorza jest piłka nożna, natomiast film, myślę, że to jest taka jego nowa zajawka, hobby i dzięki temu udało nam się, że tak powiem ładnie, go zatrudnić.